Dzień dobry. Witam Państwa na konferencji prasowej poprzedzającej wyjazdowe posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw klimatu w Głubczycach. Konferencja połączona jest także z otwarciem wystawy pod tytułem Senat RP wczoraj i dziś, przygotowanej z okazji setnej rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP. W konferencji biorą udział Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej profesor Tomasz Grodzki, Wicemarszałkini Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Morawska, Przewodniczący Senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw klimatu senator Stanisław Gawłowski, senatorowie, członkowie komisji oraz burmistrz Głubczyc Adam Krupa. Uprzejmie proszę pana marszałka o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, moi znamienici koleżanki i koledzy z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałem podziękować za zaproszenie do Głubczyc na ważne posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji do spraw klimatu poświęcone zagadnieniu, które brzmi atrakcyjnie, a w świecie rolników, w świecie producentów żywności wzbudza sporo pytań, żeby nie powiedzieć kontrowersji, od pola do stołu. Jednym się to bardzo podoba, innym trochę mniej. I o tym będzie ta konferencja. Cały program naszego pobytu na tej ziemi jest znacznie szerszy, ponieważ odwiedzimy również producentów żywności. Będziemy mieli spotkanie z młodzieżą uczącą się żeglugi śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu. I jesteśmy niezwykle radzi, że w ramach peregrynacji po Polsce mogliśmy ze sobą zabrać wystawę Senat wczoraj i dziś. Nie chcę się rozwodzić na temat tej wystawy. Ona odwiedziła już kilkadziesiąt, jak nie powyżej 100 miejsc w Polsce. To jest oczywiście jej kompaktowa wersja, ale w pigułce pokazująca, że dzieje Senatu są nierozłącznie związane z dziejami Rzeczpospolitej. Jakoś tak się dziwnie składa, że jak Rzeczpospolitej się działo źle, to i Senatowi też. Ostatni raz w czasach komunistycznych, kiedy w wyniku sfałszowanego referendum po wojnie Senat został zlikwidowany i odtworzony, wznowiony w 1989 roku, gdzie były to pierwsze w pełni wolne wybory parlamentarne. Bo jak Państwo pamiętacie, do Sejmu był to rodzaj kontraktu. Także zachęcam do zapoznania się z tą ciekawą wystawą. O Senacie mogę opowiadać długo, bo to jest nasze miejsce pracy, ale też nasza pasja i nasza misja, którą staramy się jak najlepiej wypełniać, żeby Polska mogła na Senat liczyć jako na strażnika konstytucji, jako na twierdzę wolnego słowa i wolnej myśli, jako na półwysep demokracji. To są wszystko określenia, które słyszę, jak odwiedzam ludzi w różnych częściach Polski. Mało kto na przykład wie, że elekcyjny król Jan III Sobieski, zbawca Wiednia, najpierw, zanim został królem, był kilka dobrych lat senatorem w takiej Radzie Królewskiej. No ale to są opowieści, z których część przeczytacie Państwo na tych planszach. Zachęcam gości magistratu do tego, żeby załatwiając różne sprawy, zerknęli na tą ciekawą wystawę. A teraz chciałbym na koniec podziękować sprawcy tego posiedzenia, niezwykle pracowitemu, niezwykle efektywnemu i aktywnemu senatorowi tej ziemi, panu senatorowi Beniaminowi Godyli, który nas tu wszystkich sprowadził i nie dopuszczał innej wersji, żebyśmy tu przypadkiem nie zboczyli gdzieś indziej. Także dziękuję, panie senatorze, za to, że jest nam dane uczestniczyć w tej ważnej, nadzwyczajnej komisji tu w Głubczycach, niedaleko od czeskiej granicy, w miejscu, gdzie splatały się różne losy, nawet
pod koniec 1945 roku, bo o ile pamiętam, nie będąc historykiem, to chyba Czesi głupczycy zdobyli, a nie Niemcy, także, czy Rosjanie. Także to są arcyciekawe opowieści, ale kończąc, dziękuję panu burmistrzowi za gościnę, dziękuję panu senatorowi za organizację tego spotkania, dziękuję panu przewodniczącemu Gawłowskiemu za przygotowanie świetnego programu, paniom i panom senatorom za to, że zjawili się tutaj w licznej ekipie, podkreślając, że to spotkanie i to nadzwyczajne posiedzenie jest rzeczywiście ważne i dotyka tematu, który interesuje bardzo wielu ludzi, zwłaszcza producentów żywności. Dziękuję za gościnę w Głupczycach i dziękuję za możliwość spotkania z Państwem tutaj w tym pięknym mieście. Dziękuję, panie marszałku. Proszę pana przewodniczącego Gawłowskiego o zabranie głosu. Panie marszałku, pani marszałkini, panie i panowie. Rzeczywiście sprawy dotyczące zmian klimatu, a od tego chyba powinienem zacząć, wyjaśnić, że po raz pierwszy w historii polskiego parlamentu została powołana komisja do spraw klimatu. Komisja, która w swoim zakresie zadań i obowiązków ma w zasadzie wszystkie obszary, które są związane z tak trudną, ważną problematyką, jaką jest zmiany klimatu i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Do tej pory w parlamencie, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, funkcjonują komisje, które zajmują się tematami bardzo silosowo, bardzo sektorowo. Komisja do spraw klimatu zajmuje się sprawami w sposób horyzontalny. Dokładnie wszystkim, co jest związane z i ma wpływ na zmiany klimatu, a więc i energetyką, i bioróżnorodnością. Tutaj w Głupczycach chcemy porozmawiać o strategii unijnej, strategii od pola do stołu, strategii, która ma spowodować zmniejszenie śladu węglowego w produkcji rolnej. A przecież wszyscy wiemy, przynajmniej świat nauki jednoznacznie stwierdza, że to też jest bardzo ważny obszar. I chcemy rozmawiać w taki sposób, żeby to działanie, które z jednej strony jest wymuszane przez faktyczne zmiany klimatu, ale też i wymuszane przez prawo europejskie w Polsce, było wdrażane jak najsprawniej, jak najskuteczniej, i żeby ci, których to dotyczy w pierwszej kolejności, a więc rolnicy, nie tylko potrafili wykorzystać szansę, nie patrzyli na sprawy jako na problem, ale na sprawy jako na szansę przestawienia swojej produkcji, usprawnienia, zwiększenia i dostosowania do wyzwań. Jeżeli tego nie będziemy robić, zostawimy ziemię naprawdę znacząco pogorszoną. Młodzi ludzie to wiedzą. Młodzi ludzie wymuszają na politykach i w Sejmie, i w Senacie, na rządzie, nie tylko w Polsce, ale w całym demokratycznym świecie, bardzo aktywnych zmian. W tym tygodniu, w poniedziałek, IPCC, Międzynarodowy Panel do spraw zmian klimatu, powołany przez ONZ, powiedział, że my już naprawdę nie mamy czasu. Znaczy, świat stoi nad krawędzią. Jeżeli nie przyspieszymy, jeżeli nie podejmiemy radykalnych działań, to następny, najbliższy okres przyniesie bardzo katastrofalne skutki dla wszystkich. Więc to nie jest kategoria tylko i wyłącznie takiej sobie dyskusji, przyjazdu kurtuazyjnego do Głupczyc, ale rozmowa z praktykami o tym, w jaki sposób strategię w Polsce wdrażać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Poproszę jeszcze pana burmistrza Głupczyc, Adama Krupę, o zabranie głosu. To nie było do końca uzgodnione, ale myślę, że coś powiem, bo to jest ważna chwila dla naszego miasta. Chciałem przede wszystkim przywitać serdecznie pana marszałka, panią marszałek i naszych senatorów, szczególnie naszego senatora z naszego okręgu, Beniamina Godylę. Bardzo się cieszę, że ta komisja, ważna komisja, o czym mówił senator Gawłowski, odbędzie się w Głupczycach. Głupczyce, gmina Głupczycy jest gminą miejsko-wiejską, ale rolnictwo zawsze było tym takim podstawowym symbolem naszej gminy. 75% ziem naszych to są ziemie pierwszej, drugiej i trzeciej klasy. Mogę bez fałszywej skromności powiedzieć, że my zawsze byliśmy najlepsi w Polsce, jeżeli chodzi o rolnictwo, o poziom tego rolnictwa, o poziom kultury rolnej,
ale znakiem czasu jest to, że dzisiaj to rolnictwo musi się poddać tym wyzwaniom, które niesie ochrona środowiska, sprawy zmiany klimatu i tak dalej. Zresztą one się wiążą po części też i z gospodarką, bo problem na przykład wody staje się ogromnym też problemem dla rolnictwa. Bardzo się cieszę, tak jak powiedziałem, że Państwo tu będziecie. Za chwilę będziemy obradować w sali Rady Miejskiej naszej. Budynek to jest dawny budynek Landrata, czyli Starostwa Powiatowego. I powiem tak, że wydaje mi się tak przynajmniej, trochę historię znam, że jeszcze do tej pory w tej sali nie było tylu ważnych osób dla naszego narodu i dla naszego państwa, co będzie dzisiaj, z czego jesteśmy dumni. Ja życzę oczywiście komisji bardzo dobrych obrad i dobrego pobytu tutaj u nas w gminie. Będziecie Państwo mogli jeszcze zobaczyć jeden z naszych zakładów związanych z rolnictwem. To jest mleczarnia. Żeby to już też dotarło może do szerszej publiczności, powiem, że ona powstała z inicjatywy naszych mieszkańców. To jest polski, był na początku polski kapitał. Przez chwilę była w rękach Francuzów, ale znowu wróciła w polskie ręce. I jeszcze jedną rzecz. Jak będziecie Państwo, senatorowie, tam w tym miejscu, jest tam po drugiej stronie zakład, który też powstał z trudu czy z inicjatywy naszego mieszkańca. Zaczynali od spawania w garażu tych grzejników jeszcze w tam minionym ustroju. W tej chwili jest to jeden z czołowych producentów naszych elementów grzewczych, związanych też i z ochroną środowiska, bo zaczynają robić pompy ciepła, więc jest to taki symbol tego, może nieskromnie powiem, gdyby w Polsce transformacja ta ustrojowa odbywała się tak dobrze, jak się stało w tym zakładzie, bo to kiedyś był Państwowy Ośrodek Maszynowy, który zatrudniał 150 osób. Gdyby ona się w Polsce tak odbyła we wszystkich zakładach, to naprawdę bylibyśmy dzisiaj tą drugą Japonią. Dziękuję Państwu, żeście przybyli do nas i życzę takich owocnych obrad. Bardzo dziękuję. Czy Państwo dziennikarze mają może pytania? Nie chcę Pana Marszałka. Proszę do przodu. Ja nie będę... Jeśli nie, to bardzo dziękuję za udział w konferencji. Zapraszamy. A, bardzo proszę. Telewizja Pogranicza Lokalna. Panie Marszałku, wiem, że konferencja jest na inny temat, ale ja korzystam z okazji, że Pan tutaj jest i muszę zadać Panu dwa pytania. Ważne. Jedno pytanie to jest takie, kiedy w końcu do naszego kraju dotrą środki unijne, jak Pan myśli? Ja wiem, że to nie może od Pana zależeć w tych procentach, ale co na to Senat? I druga sprawa, Panie Marszałku, jak Pan uważa, czy opozycja zdoła się zjednoczyć i razem pójść do wyborów? Wie Pan, to pytanie drugie to pada na każdym spotkaniu z mieszkańcami. A podróżujemy bardzo dużo. Ja w ostatnich miesiącach co miesiąc jestem tak średnio w 12 różnej wielkości miastach, miasteczkach. Ale odpowiadając na pierwsze pytanie, wie Pan, mamy tu sumienie czyściutkie, bo Senat zrobił wszystko, żeby te pieniądze trafiły do Polski. Nawet głosując, patrząc na to, co w Sejmie się działo, jeśli idzie o tą kontrowersyjną ustawę o Sądzie Najwyższym, gdzie opozycja dla dobra Polek i Polaków zdecydowała się za nią głosować. Myśmy ją w Senacie, mówię o ustawie o Sądzie Najwyższym, po raz drugi w Senacie ją znakomicie poprawiliśmy, wprowadzając poprawki, które uzgodniliśmy to z komisarzem Reindersem, z Unią Europejską, w pełni spełniały wymogi tak zwanego kamienia milowego. Co więcej, już 6 miesięcy temu wysłaliśmy do Sejmu gotową ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, również wypełniającą ten kolejny kamień milowy, nad którą bardzo pracowała pani marszałkini Morawsko-Stanecka jako prawnik. I ona leży w tak zwanej zamrażarce sejmowej, czyli w szufladzie pani marszałek Witek. A też wiemy, że gdyby ten dokument dotarł do Brukseli, również wypełniał kolejny kamień milowy.
Tak samo zrobiliśmy z wiatrakami. Te kuriozalne poprawki na serwetce 500 metrów, 700 metrów. Senat zrobił wszystko, żeby to było zgodne z oczekiwaniami tych, którzy będą nam środki z KPO przeznaczać. Także dziwaczna sytuacja, że rząd w zasadzie udaje, że chce te pieniądze, ale robi wszystko, żeby ich nie było, bo to odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, gdzie Trybunał po pierwsze nie wie, czy ma prezesa, czy nie ma, po drugie oni się tak kłócą, że nie są w stanie zebrać się w pełnym składzie, czyli to jest takie odesłanie na święty nigdy. I to jest sytuacja kuriozalna, że opozycja zabiega o pieniądze, których potrzebują Polki i Polacy, których potrzebują samorządy, których potrzebuje cały nasz kraj jako kolejny impuls rozwojowy, który pozwoli nam gonić te kraje, które już te pieniądze wydają, bo wielu tego doświadcza. Wie pan, że za czasów sowieckich pod naciskiem Moskwy Polska zrezygnowała z planu Marszala, no zdarzyło się, ale to był but sowiecki. Dlaczego teraz nasz rząd udaje, że o te pieniądze zabiega, a tak naprawdę nie robi nic, żeby te pieniądze otrzymać? To jest rzecz, która zahacza o zdradę stanu. I trzeba to powiedzieć jasno, wyraźnie i twardo. Tak nie postępuje rząd odpowiedzialny za losy naszego kraju. To jest pierwsze pytanie. Co do list opozycji, wie pan, w Senacie, pakt senacki, rozmowy, część państwa senatorów uczestniczy w tych rozmowach, idzie całkiem przyzwoicie. I myślę, że dotrzemy jakoś do finalizacji. Natomiast co do Sejmu, to powiem tylko krótko, że wierzę w odpowiedzialność i poczucie zagrożenia dla Polski, jakie niosą rządy PiS-u. Wierzę w odpowiedzialność liderów demokratycznej opozycji. Traktuję te przekomarzania się, czasami nawet dość trudne do zaakceptowania, jako pewne pozycjonowanie się w blokach startowych, ale jakby mnie pan pytał, jaki będzie finalny efekt, czy będzie jedna lista, czy dwie, to odpowiedź będzie po prostu nie wiem. Jako formacja, jako Platforma Obywatelska, jako Koalicja Obywatelska, premier Tusk, twardy człowiek, zdobył się na słowa, że niemalże błagam o to, żeby była jedna lista. Zdobył się na stwierdzenie, że jak pan Hołownia chce być przed nim na liście, to niech będzie. Mówił to publicznie, bo to jest gra o wszystko. To są najważniejsze wybory po 1989 roku i ktoś, kto tego nie rozumie, to znaczy, że nie dojrzał do tego, żeby sprawować tą czy inną funkcję. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma kolejnych pytań, dziękujemy za udział w konferencji.